Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja również witam. Z ręki nagranie, z jednym mikrofonem. Nie byłabym sobą. Drugi mikrofon i stick został w samochodzie. A my jesteśmy w Nowogrodzie. Wybrałyśmy się do skansenu, ale pierwsze byłyśmy w Drozdowie i też nagrywałyśmy film. Oczywiście coś nam mikrofon się nie skonfigurował i cały film idzie do kosza. Z Drozdowa. Ale to nic, widocznie tak miało być. Tak. Nagramy więc tutaj z Nowogrodu. No i przebyłyśmy już tam kilka godzin w Drozdowie, zgłodniałyśmy i przyszłyśmy tutaj do wiszących ogrodów. Powiem wam, że miejsce bardzo ładne, gustowne, w takim trochę góralskim stylu, nie? Tak, w ogóle mamy piękne widoki. Panorama za nami, zobaczcie. Widoki na Narew, tam można sobie usiąść na zewnątrz, ale wieje ale troszkę. Ale dzisiaj wieje. A co największą atrakcją wieje. Jest, tu są alpaki. Tam są alpaki. No. Może później tutaj one podejdą, przed bo przed chwilą, chwilą były. I ja tam próbowałam się z nimi zaprzyjaźnić. Tak, a teraz czekamy. Zamówiłyśmy sobie kartacze i babkę. Jest dużo dań, ale my jesteśmy raczej zwolenniczkami próbowania jedzenia regionalnego. Bo często widzę, jak jedziemy do Korycin, do Kruszynian czy gdziekolwiek, ludzie dostają menu, wiecie co, wybierają pizzę. Nie, wybierają kotlet schabowy, a my nie. To można dostać w całej Polsce, można zrobić sobie w domu. A takie rzeczy jak regionalne, czy w Kruszynianach, w tej wiosce tatarskiej, te różne ichnie wyroby, dostanie się tylko regionalnie. Także my też wybieramy oczywiście regionalne i czekamy. Życzcie nam smacznego. W oczekiwaniu na babkę ziemniaczaną i kartacze zamówiłyśmy sobie latte. Ja jestem fanką latte i co do tej kawy jestem bardzo wybredna, tak jak do gofrów. I powiem wam, że już na pierwszy rzut oka to latte to jest to coś. Pianka pierwsza klasa. To jest takie latte, jakie powinno być. Zawsze jak gdzieś jadę, kupuję sobie latte i powiem wam, trafiałam już na takie lury, że nie szło tego pić, nie jestem wybredna. Lubię skromność, lubię takie proste jedzenia, ale to ma być to. I tutaj właśnie, jeżeli chodzi o latte, o gofry, to jestem bardzo krytyczna. Latte tutaj jest, polecam. La prima. La prima, la perfecta. Także ta pianka już mówi sama za siebie, idealnie zrobiona. Dawaj, wiecie co Renia zrobiła? Wiecie co Renia zrobiła? Zobaczcie, rozlała kawę. To nie jest moja wina. A to jest ta sprawczyni tego wypadku. Wiecie co? Ja mówię, dobrze, że tutaj nikogo nie ma oprócz nas, mniejszy wstyd. Ja pierdzielę. Ja zawsze coś narobię. No i co? Zamówiłam drugą kawę. No a w międzyczasie przyszła już babka ziemniaczana. Wygląda przepysznie. Ja już jadłam babkę ziemniaczaną i ona jest naprawdę pyszna. A tutaj są kartacze Agnieszki. Co? Ty, poczekaj. Co to? Wiecie co? My we dwie to jesteśmy katastrofa murowana. Ja przed chwilą rozlałam kawę. W międzyczasie przyszły tutaj już nasze zamówione potrawy. Przyszła babka ziemniaczana, przyszły Agnieszki kartacze. Pięknie to pachnie, pięknie wygląda. A ta zaczęła tutaj latać jak oparzona w koło stołu. Ja mówię, co się stało? Gdzie jest mój mikrofon? Gdzie jest mikrofon? Ja mówię, przecież nie było mikrofonu, ale ja go z chusteczkami wyrzuciłam, jak czyściłyśmy stolik. I ja mówię, Agnieszka, nie, bo żeśmy przyszły i bez sticka, i bez jednego mikrofonu. Naprawdę? Ja mówię, tak naprawdę. Ludzie. Agnieszka, my jesteśmy obydwie odjechane. Zobaczcie. Cztery alpaki tutaj są. Zwierzęta przyjazne, ale żeby one były przyjazne, żeby
można było z nimi tak bezkarnie obcować, to trzeba je od najmłodszych lat, od najmłodszych miesięcy układać. Są one teraz modne w alpakoterapii. Do dzieci, które mają różnego rodzaju zaburzenia, ale taka alpaka, która pracuje z dziećmi, musi być bardzo dobrze ułożona. Ta się tutaj przygląda. I to jest ta, na której widok właśnie kawę wylałam. Chciałam podejść ją nagrać i niestety, no stało się. Ładnie wystrzyżone. Jak alpaki zaczęły być modne w kraju, to był problem ze strzyżeniem, bo kiedyś jak były barany, było dużo postrzygaczy baranów, później barany zniknęły. Zniknęli również postrzygacze i aby taką alpakę ostrzyc, trzeba było postrzygacza szukać w kraju, no i nieraz czekać miesiąc, półtora na ostrzyżenie alpaki. No i takie widoki się tutaj rozpościerają na Narew, która płynie tam w dole. Pogoda jest bardzo ładna. Rano powiewał wiatr dosyć mocny. Teraz też wieje, ale zrobiło się cieplej. Z każdą godziną temperatura troszeczkę się podnosi i jest nawet, tak powiem szczerze, przyjemnie. Zjadłyśmy, było smacznie. Wychodzimy, no i oczywiście kolejna gafa. Tutaj ten taras jest przeszklony, on jest, ma takie drzwi rozsuwane, drzwi były zamknięte. Ja widziałam, że są otwarte i wiecie co, omal nie wyrżnęłam w te drzwi. Kolejny, dosłownie wstyd, ja to potrafię, Agnieszka się już tutaj ze mnie śmieje. No trudno, no taka jestem. Jesteśmy już na terenie skansenu w Nowogrodzie. Wyszłyśmy z wiszących ogrodów. Piękne miejsce, powiem wam, takie przytulne, z pięknym tarasem takim widokowym na Narew, która w dole płynie. Są zwierzątka, które mogą dzieci pogłaskać, dorośli mogą popatrzeć i jedzenie jest smaczne. Zjadłam tą babkę i powiem wam szczerze, że jadłam ją pierwszy raz w Korycinach. Przepyszna była, ale ta pobiła tamtą naprawdę na łeb. Nie wiem, ja pierwszy raz jadłam kartacze. Mhm. Renia mówiła, że naprawdę są smaczne, bo miała właśnie porównanie, tak, z Korycin, a ja nie, więc mi smakowało. Bardzo dobre, takie delikatne tutaj były i surówki żeśmy sobie zamówiły, mhm, zestaw. Surówki moim zdaniem pobiły po prostu wszystko. Nieprzesolone, delikatne, bo to były trzy surówki z, tak, czerwonej kapusty, z kiszonej i ze świeżej. Mhm. Pyszne. Naprawdę miło, żeśmy tam spędziły czas poza tymi kafami. Zasiedziałyśmy się. Zasiedziałyśmy się i teraz idziemy tutaj właśnie zwiedzać. Tak zwiedzamy sobie ten skansen. No i tutaj jest młyn wodny, bardzo stary, który jeszcze miał łopaty drewniane, kapliczka. To jest taki chyba nieodzowny symbol regionów kurpiowskich i podlaszczyzny. Tych kapliczek tutaj jest bardzo dużo. Tam u nas na zachodzie kraju są one we wsiach, ale sporadycznie, nie ma tak kapliczek. A tutaj naprawdę, gdzie się nie jedzie, te kapliczki przy drogach są. I co najpiękniejsze, teraz w miesiącu maju można jeszcze spotkać ludzi, którzy odmawiają modlitwy takie ku czci Maryi. I to jest naprawdę piękne. O, tutaj zobaczcie. W oknach element charakterystyczny dla Kurpi. Takie różnego rodzaju firanki wycinane, ozdobne. Tutaj są również elementy wykończeniowe dachu, typowe dla Kurpiowszczyzny, i płot. Kiedyś takie płoty były i nie miały one na celu chronienia, nie miały na celu ozdabiania domu, tylko chroniły przed zwierzętami. Dzisiaj są pastuchy elektryczne, zwierzęta są, trzymają się na uboczu, no a kiedyś niestety zwierzęta dzikie podchodziły pod domostwa, no i w ten sposób chroniono się między innymi takimi płotami od właśnie dzikich zwierząt.
Bardzo ciekawy eksponat jest przede mną. Ja tego nie pamiętam, bo jestem za młoda, żeby takie coś pamiętać, ale podejrzewam, że większość z Was widziało takie coś, miało z takim czymś do czynienia. To jest kierat. Kierat, który napędzany był siłą zwierząt. Przeważnie w kieracie chodziły woły, a w czasach bardziej zamierzchłych niestety niewolnicy. Tutaj jest taki drąg i był zaprzęgany wół i on chodził wokoło i ten kierat się poruszał. A w czasach niewolnictwa, no niestety niewolnicy ten drąg popychali, chodzili w koło i kierat się poruszał. Wszystko jest wykonane z drewna. Zapach taki tutaj unosi się, bardzo specyficzny dla tych drewnianych budowli. Dachy pokryte są trzciną i ona była charakterystyczna też dla domostw takich mniej zamożnych. Domostwa bardziej zamożne były pokryte, dachy domostw bardziej zamożnych były pokryte taką drewnianą, czymś w rodzaju drewnianej klepki. To właśnie był taki wyznacznik statusu społecznego danego mieszkańca. No i te fantastyczne, fantazyjne firanki w oknach. Wygląda to po prostu niesamowicie. Zdobione okiennice i nawet tutaj te belki są ładnie ułożone i nad belkami pod dachem, popatrzcie, jak to pięknie wszystko jest poukładane w takie karo. Ślicznie to wygląda. Mieli ludzie kunszt, mieli ludzie pomysł i dbali o taki wizerunek zewnętrzny tych budynków. One były kunsztownie wykonywane, kunsztownie wykańczane. Zobaczcie, jak tutaj jest wykończone przejście pomiędzy częścią mieszkalną, a częścią taką strychową. Pięknie wyżłobione, pięknie przyozdobione. No fantastycznie to wygląda. Dzisiaj już takiej techniki się nie używa. Może jeszcze gdzieś na Kurpiach czy na Podlasiu jeszcze tak. No i dzisiaj jest taki powrót do starodawności, do korzeni i dzisiaj robi się modne powracanie do dawnego stylu. Więc no kto wie, może więcej takich domów będzie pojawiało się w wizerunku Polski. Zobaczymy. A tutaj jest to, co mnie chyba tak naprawdę najbardziej fascynuje. Barcie. Prawdziwe barcie. Dzisiaj mówi się pszczelarz, pszczelarstwo. Kiedyś był bartnik i bartnictwo. I pszczoły naturalnie siedziały na drzewach, tak gdzieś wysoko, upatrywały sobie dziuple i dzikie pszczoły siedziały w dziuplach, przeważnie w drzewach dębowych bądź sosnowych. Później, jak już bartnicy zaczęli się tymi dzikimi pszczołami interesować, to oni wychodzili na drzewo za pomocą takich powrozów i dziali dziuple w drzewach, bo to się nazywało dzianie dziupli i tam te pszczoły przylatywały, one się umiejscowiały i bartnictwo należało do zrzeszenia cechu. To nie było tak, że ktoś mógł sobie, aha, ja chcę sobie pracować przy pszczółkach, zostaję bartnikiem. W czasach dawnych król, możnowładca, zarządzał wszystkimi lasami, a barcie były w drzewach na terenie lasów. Do lasu miał wstęp tylko król i jego wybrani ludzie. Taki bartnik musiał mieć namaszczenie króla. I jeżeli król go namaścił, to taki bartnik mógł te pszczoły tam hodować. I często było tak, że bartnikiem zostawało się z pokolenia na pokolenie. Jeżeli ktoś chciał zostać spoza pokolenia bartnikiem, musiał niestety przejść bardzo długi staż. Tak wyglądał wydrążony pień na jakiejś tam wysokości,
wydziany, bo to było dziane, tak jak mówiłam. I tutaj w tym były pszczoły. Bartnik, taki naznaczony przez króla, miał też pewne przywileje, bo on mógł sobie bezkarnie wchodzić na teren lasu, mógł pozyskać ileś drewna na własne potrzeby, no i miał miód, ale był też i haczyk, taki bartnik, który był poddany królowi, musiał oddać daninę, musiał tym miodem zapłacić czynsz dzierżawny, bo drzewa tak jakby były, jego barcie w tych drzewach tak jakby były dzierżawione od króla, no i musiał tą daninę spłacać w miodzie, ale też prawda jest taka, że najlepsze miody właśnie pochodziły z barci leśnych i one trafiały na królewski stół. Te miody były przechowywane w lochach, kiedyś nie było takich piwnic, były lochy. To możecie zaobserwować sobie w potopie, jak Kiemlicz miał loch, trzymał kłódkę i wara było, nikt tam się nie mógł dostać. Tak samo było i tutaj. No i takie te miody były dla króla przeznaczane i Polska tak naprawdę no, słynęła z miodów, zwłaszcza z miodów pitnych. Potem wytwarzano miody pitne i nawet zacni francuscy królowie, jak przyjechali na polski dwór, to stwierdzili, że pijali różnego rodzaju trunki, które uderzały w głowę, ale takowych trunków, jakie były podawane na polskich stołach, to ich podniebienia nie zaznały. Także to był taki no, zaszczyt dla nas, że potrafiliśmy produkować coś naprawdę dobrego, z czego żeśmy słynęli. No i to było dobre. Później taka barć ewoluowała. No jednak to wspinanie się na drzewo tam i z powrotem za pomocą sznura nie było takie łatwe. Zaczęto obcinać część drzewa, w której była barć, stawiać na ziemi i było to coś mniej więcej powiedzmy takiego i zaczęto trzymać pszczoły. Potem to wszystko już zaczęło ewoluować. Ludzie zaczęli sobie to wszystko ulepszać, zaczęli pszczoły hodować. Na początku były tak zwane koszki, to był taki kosz słomiany i w tych koszkach trzymano roje pszczół, ale koszki się nie sprawdziły, bardzo szybko wyszły z obiegu z tego względu, że tutaj z barci czy z ula wykrawało się te plastry bez jako takiego szwanku dla pszczół, bez narażenia rodziny pszczelej, a koszki niestety trzeba było wytrzepać całe, bo te plastry były przyklejone i niszczyło to pszczoły, więc z koszków no, dosyć szybko się wycofano z tego, co tam kiedyś właśnie doczytałam. No i ul ewoluował na taki ul, jakie są dzisiaj. Są drewniane, wiadomo, one są najlepsze, ale już są również takie sztuczne, które, no, my ich nie mamy, nie jesteśmy z Edziem zwolennikami, ale są ludzie, którzy je mają i naprawdę chwalą, chociażby ze względów ciężkości, bo są one lekkie, a ul, którego rodzina liczy sobie 60 tysięcy pszczół i w sezonie ma tych powiedzmy 30 litrów miodu, waży no ładnych sporo, kilka, nawet do kilkudziesięciu kilogramów, tych 20-30 kilogramów, to jest ciężko. A taki no powiedzmy ten sztuczny ul, jak ja to mówię, on jest o połowę lżejszy od drewnianego, więc 10 kilo odchodzi. Ale też tutaj Wam powiem, że pszczoły dzikie, które były w naturalnych barciach na wysokości drzew i też gdzieś czytałam, że one potrafiły 10-krotnie więcej wyprodukować miodu jak pszczoła hodowlana dzisiaj obecna. Temat pszczół i ich takiego pierwszego początku jest bardzo ciekawy. Tutaj akuratnie są ule, tak zwane kłody, stojaki z XIX wieku. One właśnie już były na ziemi ustawiane, były dziane i tutaj pszczoły robiły plastry, ciągły komórki i składowały w nich miodzik. Teren tego skansenu nie jest aż taki duży, ale wszystko tutaj jest
przemyślane, włącznie nawet z tymi ścieżkami, po których wspina się. No i czasami mam takie wrażenie, jakbym wchodziła w Bieszczadach, jakbym się wspinała na tarnicę, a tutaj jest altana z takimi znakami. To są znaki słowiańskie. Co one dokładnie znaczą, to Wam nie powiem, bo nie zagłębiałam się w symbolikę znaków słowiańskich, ale za to zagłębiam się w widok tutaj rozpościerający się z góry, z tej altany. Ale pięknie. W dole płynie Narew. Spokojna jest dzisiaj, dosyć wysoka. Jak w tamtym roku żeśmy byli z Krzysiem, to była ona dużo niższa. W tym roku poziom wód jest wyższy, bo tych deszczy troszeczkę było, ale mimo to bardzo szybko one spadają, bo niestety jest sucho. Obeszłyśmy skansen, pooglądałyśmy. Unosi się tutaj taki niesamowity zapach dawnych czasów. Taki bardzo specyficzny aromat starego drewna. To jest altana widokowa, która umieszczona jest w najwyższym punkcie tego skansenu i stąd rozpościera się przepiękny widok na Narew płynącą w dole, a obok jest taki szpaler posadzonych krzaków, które teraz kwitną na biało i pachną tutaj, rozsiewają swoją delikatną woń. A tutaj wręcz jak taka brama do raju. Te kwiaty po obydwu stronach i ta Narew płynąca tam w dali. Tutaj widok jest taki z góry. Być może kamera tego nie oddaje, ale jest po prostu pięknie. Jest no bajecznie. Można się tutaj zakochać w tym miejscu. Akurat nie w tym widoku teraz. Przed chwileczką był widok z przodu na Narew, a teraz stoimy do Narwi tyłem i tak wygląda po drugiej stronie kamery z tarasem widokowym. I ponownie kamera odwrócona w stronę na Narew. Warto tutaj przyjechać, jest taki kawałek historii, te domy, które tam są. Część jest oryginalnych, sprowadzonych z danego miejsca, a część to są rekonstrukcje. Fajne zderzenie, dobrze jest wziąć sobie przewodnika. My tutaj dzisiaj bez przewodnika, bo godziny już były takie dosyć późne, także miałyśmy tutaj maraton, przewodnika już nie było, ale taka ale osoba, sobie. Tak, ale osoba, która ma wiedzę, tutaj mowa o przewodniku, naprawdę świetnie przeprowadzi przez historię tych domów, przez historię danego regionu, bo my dwa lata temu z Krzysiem załapaliśmy się na przewodnika, to powiem Wam, że lekcja historii niesamowita. Ludzie starsi, którzy pamiętają jeszcze czasy świetności tych domów, bo urodzili się w tych czasach, w takich domach, po prostu przeżywają taki powrót. Niejednokrotnie tutaj widzieliśmy łzy, które płynęły po policzkach starszych osób. Także no i dla nas to były takie przeżycia niesamowite. Dzisiaj ludzi praktycznie już nie było i fajnie nam się tutaj spacerowało. Tak, to ma się wrażenie, że ten cały skansen my mamy po prostu na wyłączność i to jest takie delektowanie się tym czuciem tej atmosfery, tego wszystkiego, co tutaj nas otacza, no to jest niesamowite przeżycie. I ja po tej wpadce z tą kawą czuję się teraz taka zrelaksowana. Pozbyłam się resztek chyba wstydu tego, ale no tutaj już teraz tak troszeczkę humorystycznie. Dzień fajny, fajnie żeśmy spędziły, no i cóż. Dziękujemy, że z nami byliście. Tak, że poszliście tutaj z nami tym szlakiem i zapraszamy Was, jeżeli będziecie w tych stronach, żebyście odwiedzili to realnie, bo naprawdę warto. Do następnego. Do następnego.